Tytuł kursu: Elementy oferty reklamowej. Moduł: Promocja jako instrument marketingowego oddziaływania na rynek. Temat: Instrumenty promocji mix. Dzień dobry, czy mogłabym zadać panu parę pytań? Dzień dobry, oczywiście słucham. Co należy do instrumentów oddziałujących na konsumentów? Do instrumentów oddziałujących bezpośrednio na konsumentów należą reklama, marketing bezpośredni, public relations, publicity, sponsorowanie. A co należy do instrumentów oddziałujących na produkt? Do instrumentów oddziałujących na produkt należą zaś sprzedaż osobista, promocja sprzedaży. Czy mógłby Pan wyjaśnić, co to jest reklama? Reklama to przede wszystkim wizualne przedstawienie danego produktu i zachęcenie za jej pośrednictwem klienta do jego zakupienia. Reklama ma ogromną moc, dzięki której może albo zachęcić danego klienta do zakupu produktu, albo w łatwy sposób go do tego zniechęcić. Dlatego też jest bardzo ważnym sposobem do promowania towarów. A co to jest sprzedaż osobista? Sprzedaż osobista jest formą osobistego komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, która powoduje zbliżenie produktu do klienta. Jest to każda forma bezpośredniego kontaktu przedstawicieli firmy z klientami. Co jest głównym zadaniem sprzedaży osobistej? Głównym zadaniem jest budowanie długotrwałych relacji z nabywcami. Jest to stosunkowo droga forma komunikacji, ale bardzo skuteczna. Co rozumiemy przez promocję sprzedaży? Przez promocję sprzedaży rozumiemy działania i środki będące elementem systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspierające sprzedaż produkty. Promocja sprzedaży to każde działanie przedsiębiorstwa, którego celem jest zachęcenie klienta do kupna dzięki zastosowaniu materialnego bodźca. Co zalicza się do środków promocji sprzedaży? Do środków promocji sprzedaży zalicza się działania polegające na manipulowaniu ceną produktu, związane z samym produktem, mające na celu zwiększenie stopnia atrakcyjności produktu. Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. Ja również dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.